Porada miłosna na ten moment. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i wszystkich nowych widzów, którzy tutaj zaglądają i mój kanał właśnie dziś odnaleźli. Zasubskrybujcie proszę mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach indywidualnych. O moich wróżbach kolektywnych, przepraszam, indywidualne. Robią również prywatne, indywidualne wróżby, robią oczywiście również, ale w tym wypadku skontaktujcie się ze mną poprzez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Wróżby indywidualne, prywatne, osobiste odbywają się na podstawie Waszych dat urodzenia, Waszych zdjęć i Waszych konkretnych, osobistych pytań. Napiszcie do mnie e-maila, jeśli potrzebujecie takie indywidualne wróżby i ja napiszę o warunkach takich wróżb. Natomiast tutaj filmiki moje dotyczą wróżb kolektywnych, czyli grupowych, ogólnych. Myślę jednak, że również kolektywne wróżby rezonują z dużą częścią z Was. Na pewno nie rezonują z wszystkimi 100%, ale każdy bierze z tych wróżb kolektywnych to, co właśnie do niego pasuje. Każda historia Wasza jest inna. Proszę również o komentarze i lajki. Bardzo mnie to inspiruje, jak widzę, że dużo Was w komentarzach, że zostawicie jakiś ślad, jakiś krótki komentarz. Może być to jeden smajlik, jedno zdanie, jeden wyraz. Także zapraszam. Dzisiaj wróżba miłosna. Trzy grupy. Romantyczny orakel anielski. Ta seria romantyczna, anielska jest od dr Doreen Virtue. Piękne karty, gdzie właśnie widzimy tutaj różne, również anioły, amorki, które mówią nam o miłości i co jest ważne w Waszym związku. Wybierzcie, kochani, jedną z trzech kart. Grupa pierwsza, druga i trzecia. Wybierzcie jedną kartę i skupcie się na swojej osobie ukochanej. Karta podpowie Wam, co ważne jest dla polepszenia Waszej relacji lub być może o czym zapomnieliście. Karta numer jeden, zapraszam grupę, którzy wybrali kartę numer jeden, czyli grupę właśnie numer jeden. Children, dzieci. Your love life is being affected by children. Czyli Twoje życie miłosne jest uzależnione również od dzieci. Zastanówcie się, czy chodzi tutaj o Wasze dzieci, partnera dzieci. Być może jesteście tak zwaną patchwork rodziną, czyli Wy macie dzieci z innego związku, z innego małżeństwa. On, Boże, przyniósł do Waszej relacji też dzieci. Być może dzieci to jest ważny aspekt, który Was różni, dzieli, który jest powodem Waszych sprzeczek, kłótni, ostrej wymiany zdań. Być może dzieci zabierają Wam tyle czasu, że nie macie dla siebie w ogóle już chwili na romantyczne momenty, na bycie sam za sobą. Być może tematy Wasze krążą tylko i wyłącznie wokół dzieci. Być może chcecie mieć razem dzieci, to zupełnie inny aspekt. Być może planujecie dzieci, być może bardzo pragniecie mieć wspólne dzieci i to jest bardzo ważny aspekt Waszej relacji, Waszego partnerstwa, Waszego przyszłego małżeństwa lub małżeństwa, jeśli już je zawrzeliście. Chodzi tutaj o aspekt właśnie bardzo istotny, dzieci. Jeśli nie dotyczy to Waszych już egzystujących dzieci lub planu
na wspólne dziecko, to może być jeszcze trzeci aspekt tej karty, który mówi o wewnętrznym dziecku. Być może macie w sobie nieuleczone wewnętrzne dziecko. Co to znaczy? Jakieś zadry, jakieś bóle, jakieś troski, jakieś złe wspomnienia z dzieciństwa, których jeszcze tak naprawdę nie uleczyliście i powinniście zająć się uleczeniem tego wewnętrznego dziecka, by nie było ciągle zranione. Jeśli nie uleczyliście jakichś traum z dzieciństwa, to być może jesteście podatni szybko na jakiś ból, zranienie, cierpienie. Musicie przedyskutować, przegadać, uleczyć swoje wewnętrzne dziecko, by być szczęśliwym, by nie być często zranionym. Także wiele aspektów tej karty. Wybierzcie to, co rzeczywiście Was dotyczy, to, co jest Waszym tematem. Dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam grupę drugą. Co może polepszyć Waszą relację? Porady miłosne na ten moment. Grupa druga wyciągnęła właśnie tę kartę. Playfulness. Czyli taka frywolność, radość, lekkość, igraszki. By wróciła do Was romantyczność, musicie pozwolić, by znów wróciła taka zabawa, by wróciła lekka, romantyczna atmosfera do Waszej relacji. Czyli ten Spaßgeist, ten spirit of fun, czyli ten duch zabawy, lekkości, radości, frywolności, igraszki powinien wrócić do Waszej relacji, jeśli atmosfera zrobiła się za ciężka. Jeśli czujecie, że ta atmosfera w związku nie ma już takiej w sobie radości, lekkości, to znaczy, że coś obciąża tą pozytywność związku i musicie wrócić do radości, żartów, wspólnej zabawy, śmiania się, byście znowu mieli przede wszystkim radość bycia ze sobą, radość w tej relacji, lekką, piękną atmosferę romantyczną, a nie taką obciążającą, która jest balastem. Pomyślcie o tym, ponieważ to może polepszyć Waszą relację. Zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wyciągnęła tę kartę i to porada miłosna dla Was. Chemistry, czyli chemia. Silna chemia, jak magnes, przyciąganie. Pociąg seksualny, namiętność. To powinno wrócić do Waszej relacji. To powinno być ważnym aspektem Waszej relacji, by polepszyć ten związek. There is a strong magnetic attraction here. Czyli w tej Waszej relacji powinna być duża magnetyczność, duża atrakcyjność. Właśnie ta chemia powinna być główną atrakcją. Że jesteście dla siebie atrakcyjni, że jesteście dla siebie pociągający, że wraca ta magia przyciągania, pożądanie, namiętność, erotyczność. Ta chemia, że po prostu nie możecie od siebie się oderwać, musi wrócić i to polepszy Waszą relację, ponieważ być może poprzez rutynę, codzienność, zabieganie, różne problemy, ciężki czas, tak?
zapomnieliście o tym najwspanialszym uczuciu przyciągania, magnetyzowania się, atrakcyjności, że podobacie się sobie, jesteście dla siebie atrakcyjni. I to właśnie magiczne przyciąganie musi wrócić, wtedy polepszy to waszą romantyczność w związku i waszą relację. Pomyślcie o tym i dajcie czas, by znów poczuć tą wspaniałą chemię. Takie trzy porady miłosne na ten moment dostaliśmy od naszego oraklu miłosnego. Zastanówcie się, proszę, rzeczywiście, czy rezonuje to z wami. Napiszcie mi to w komentarzach. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście i odwiedzacie mnie. Do usłyszenia. Już niedługo.